Laptop czy standardowy PC? Co wybrać w 2022 roku? Do naszego porównania użyliśmy Lenovo Legion 5 o wartości niespełna 9900 zł oraz nasz firmowy gotowiec Computronic Infinity X711 o wartości 9500 zł. Na obu sprzętach odpaliliśmy różne tytuły, te określane mianem AAA, na ustawieniach Ultra z rozdzielczością Full HD oraz włączonym Ray Tracingiem. Przykładowo taki Cyberpunk laptop wygenerował średnio 52 fps, a nasz komputer w tych samych warunkach uzyskał wynik na poziomie średnio 64 fpsów. Far Cry 6. Tutaj laptop osiągnął 59 średnich fpsów, a komputer 88 średnich fpsów. W CSGO na niskich ustawieniach laptop da nam średnio 414 fpsów oraz 530 fpsów na naszym PC, tym że są to wyniki generowane na mapie testowej. Fortnite. Tutaj również na ustawieniach niskich laptop zaoferuje nam 223 fpsy, a komputer 340.